Ekscelencje, panie dyrektorze, parę słów powiem tylko, podzielę się z Państwem, mam nadzieję, krótką refleksją wokół deklaracji Nostradamusa, a o Polskiej Radzie opowie kolega Staszek Kraniewski. Chciałem Państwu zwrócić uwagę, że w tych dniach wydaje mi się, że już się zakończyła, być może jeszcze trwa, w Rzymie konferencja w Watykanie na temat listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, której także w tym roku obchodzimy 50 rocznicę. Ten list został ogłoszony przez biskupów polskich w trakcie trwania soboru. Podczas ostatniej części soboru, 3 tygodnie po ogłoszeniu przez papieża Pawła VI deklaracji Nostradamusa. Dlaczego przywołuję ten list, jakże ważną frazę? Otóż biskupi polscy wtedy do biskupów niemieckich kierowali takie oto zdanie. W tym jak najbardziej chrześcijański, ale i bardzo ludzki duch wyciągamy do Was, siedzących w ławach kończącego się soboru, nasze ręce, udzielamy wybaczenia i prosimy o wybaczenie. Dlaczego przywołuję ten list? Otóż, proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę, że te dwa dokumenty, jeden zatytułowany Nostra Aetate, nasze czasy, w pierwszej części zajmujący się diagnozą współczesności. Współczesności tamtego czasu. Każde pokolenie ma swoją współczesność. Nostra Aetate wyrosło na gruncie bardzo konkretnego doświadczenia cywilizacyjnego. Nie są obydwa dokumenty dokumentami tylko i wyłącznie tamtego czasu. To są dokumenty, które, jak sądzę, przetrwają. To są w zasadzie takie fundamentalne fakty chrześcijaństwa. One przetrwają lata. Może nie, kto wie. I będą przenosiły swoje owoce. Ale dlaczego to się stało? Dlatego, że one, będąc tak bardzo współczesne, tak bardzo osadzone we współczesności, zawierają interpretację tej współczesności poprzez pryzmat tego, co jest stałe i niezmienne, ze stałej misji Kościoła, Ewangelii. My przywykliśmy to, co stałe i niezmienne, interpretować przez to, co jest zmienne, przez współczesność. A te dwa dokumenty właśnie pokazują to, co jest stałe i niezmienne. A co jest stałe i niezmienne? Co jest w Ewangelii stałe i niezmienne? Miłość. Miłość Boga i miłość ludzi. I obydwa dokumenty kierują naszą uwagę ku drugiemu człowiekowi. One przyniosły fantastyczne owoce. Nostra Aetate w Polsce przyniosła chociażby taki owoc jak msza w Kościele Wszystkich Świętych 27 maja 2003 roku, podczas której biskupi polscy przewodnictwo prymasa Polski prosili Boga i ludzi o przebaczenie za rany zadane przez chrześcijan, przez ludzi Kościoła, Żydów. Arcybiskup Mądecki wtedy powiedział: pragniemy jako pasterze Kościoła w Polsce stanąć w pełnej prawdzie przed Bogiem i ludźmi, zwłaszcza przed naszymi żydowskimi braćmi i siostrami, odnosząc się z żalem i skruchą do zbrodni, która w lipcu 1941 roku wydarzyła się niedbalne dziedzinie. Ten owoc Nostra Aetate to jest także ostatni list biskupów polskich, wydany właśnie z okazji 50. rocznicy Nostra Aetate, gdzie biskupi mówią dwie bardzo ważne rzeczy. Powtarzają jedną rzecz, która już została ogłoszona parę miesięcy wcześniej, mianowicie wezwanie do opieki nad cmentarzami żydowskimi. Gmina żydowska, która jest niejako na tym terenie, w którym ja mieszkam, liczy mniej członków niż cmentarzy żydowskich.
A druga ważna rzecz to jest wezwanie biskupów, aby dialog z judaizmem wszedł mocno w katechezę Kościoła rzymskokatolickiego. Żeby, jak mówią biskupi, w tym liście nie był tylko i wyłącznie chowy Lubowskiego Gromadzenia Zapalenia. Dziękuję.